Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Shogun 2 Total War. Moi drodzy, widziałem też, że prosiliście mnie, żebym przesunął kamerę, że ponoć tutaj ona zasłania troszkę rzeczy, więc może przesuniemy ją sobie, słuchajcie, tutaj. Nie wiem, jak dużo ona będzie zasłaniała, że tutaj ponoć opisy budynków zasłania wam, więc może to jest jakieś rozwiązanie jeszcze, żeby wszystko się zgrywało dobrze. W takim razie to zróbmy jeszcze w ten sposób. Dajcie znać, czy wolicie taki wariant, czy też mimo wszystko chcecie, żebym pozostał przy starym. Dla mnie to nie jest problem. Jak widzicie, przesunięcie zajmuje kilka sekund, więc chciałbym, żebyśmy ten odcinek zostawili na takim standardzie. Dacie znać, czy takie coś wam odpowiada bardziej, czy też nie. Kolejnych rzeczy jeszcze takich ode mnie. Bardzo dziękuję przede wszystkim za komentarze ostatnio. I słuchajcie, jak się okazuje, najgłupsze i najprostsze rozwiązania są najlepsze. Pytałem was ostatnio o ten problem z tym przesunięciem. Zobaczcie, teraz wchodzę normalnie w werbunek, ociup i wszystko jest, nie? Mam taki... widzę, że wy nie macie ściętego ekranu i ja nie widzę... Tak jakby, o, tutaj, tam, tutaj mi już myszka znika, więc jakby mam delikatnie ścięty ekran, ale już nie do tego stopnia, że mi przeszkadza w rozgrywce. I teraz tutaj tylko na górze ja widzę fragment takiego niebieskiego, którego jakby już OBS nie przechwytuje. A rozwiązanie było banalne, bo ktoś napisał właśnie, że to jest głupie rozwiązanie, ale działa. Na czym polega głupie rozwiązanie? Ano na tym, że to się da rozbudowywać? Nie, to już jest na maksymalnym chyba poziomie, tak? Tak, to jest na maksymalnym. Tutaj się tanie jednostki rekrutuje i mamy żelaza. Żelaza to ja chyba w ogóle to są dużo. Rozwiązanie okazało się banalnie proste. Zmieniłem rozdzielczość na mniejszą o 1 tam na 1680 na 1200, a potem wróciłem z powrotem na Full HD 1920 na 1080 i działa. I ktoś napisał, że nie wie jak, ale jemu tak działało. I ja mówię, kurde, jak ty nie wiesz jak, czy jak ci to działa, to cóż, trudno, działa. Pisaliście mi też troszeczkę, że jednak lepiej trenował agentów, że trzymanie ich w osadach sprawia, że oni się levelują. Ja o tym zapomniałem, bo faktycznie tak jest, że jeżeli trzymamy naszych agentów w osadach, to oni wówczas też działają. Oddajmy na razie turę. Myślę, że dzisiaj chciałbym się trochę uporać jednak mimo wszystko złe sługi. Myślę, że będzie czekało nas kilka bitew, większych lub mniejszych. Pytanie, z której strony oni zdecydują się w nas zaatakować. Na razie nie widzę. Okej. Okay. I zaczyna głód być. Sure thing. Garnizon daje represję, postać, zamek. Oki, oki, oki. Tak, widzę, że mój kupiec, mój został tutaj przekupiony przez tego mnicha. Ten mnich jest jakimś chorym z wyrolem. Nawrócenie postaci. No masz kurwa zajebistego tego gościa. Co by tutaj nie mówić. Na niego ponoć najlepiej działają ninja. Na mnichów i powinienem ich trochę przeszkolić jednak mimo wszystko. Albo dorzucić ich do armii. Nie mogę zwerbować ninja, bo mój ninja jest tutaj. Podejdź tędy, przyjacielu. Przy okazji trochę mi zeskautujesz, to ja będę miał świadomość, jak wygląda armia w Fukushimie. W Fukushimie trzeba powiedzieć wprost, armii nie ma. Niewykluczone, że ich armie są w tym momencie na innym froncie, co może dać mi delikatną przewagę. Myślę, że warto z tego skorzystać. Nie ma co się pierdzielić, tylko lecimy. Bardzo dobrze. Do Fukushimie będziemy za dwie tury. Niestety będziemy w zimę. To jest trochę problem. Tak, samuraj w nadaszcie bardzo bym chciał zrobić. Myślę, że zaczniemy od dróg ze stacjami. Jeszcze zawczasu oczywiście stąd przesuniemy moich żołnierzy w tę stronę. Ale tak, ale samuraj... czy ja tu chcę? Dobra, zacznijmy dróg. Drogi są ważniejsze. Uzen. Teraz robimy tutaj do klasztoru. To chętnie sobie zrobię jakiegoś tam mnicha wojownika mimo wszystko. Nadal zrekrutowałbym jednak Metsukę i kapłana. Tym razem po prostu ich na początek postaramy się troszkę przeszkolić. Może któregoś dorzucimy do armii. Zobaczymy. Cały czas mamy niedobór żywności. Mam pełną świadomość tego. Fukushima to jest stolica prowincji. Mamy tylko fort. Ulepszone nawadnianie dróżki, tutaj jest obóz drwali, on daje tańszą budowę okrętów, ale też daje drewno, więc to jest jakiś tam surowiec handlowy, który moglibyśmy sieknąć. Usługi przyglądałem się w dyplomacji między odcinkami, troszeczkę nie mają najlepszej sytuacji politycznej na świecie, jak widzicie. Walczą z każdym swoim sąsiadem w tym momencie, w tym z tutaj, tutaj mają generalnie tylko sojuszników na dole, ale z tej strony walczą, z Sado walczą, ze mną walczą, więc... Nawet mimo tego, że mają potęgę, ja mam potęgę średnią, oni mają potęgę też już średnią. Poprzedniej turze mieli dużą, wiecie? Więc wygląda na to, że dostali jeszcze w dupkę w jakiejś bitwie, co w gruncie rzeczy mnie trochę satysfakcjonuje. Rzućmy jeszcze okiem tutaj w Ugo. Czy mogę ulepszyć ninjów? Nie, trzeba by mieć szkołę shinobi. I wtedy mogę ninja kisho robić. Intrygujące. Jeśli chodzi o sztuki, chciałbym zrobić niebo i ziemię. I tutaj też pytanie do was. Na czym to polega? Bo ja tego nie do końca rozumiem. Bieżące premie dobiegłości to 82. Wcześniej miałem 125%, teraz mam 82%. Czy to wynika z tego, że ja muszę mieć całe drzewko porobione,
czy rozwinięto którąś z dróg. Dajcie znać, bo chciałbym wiedzieć, na czym to polega. Dalej pójdziemy, widziałem, że mi radziliście, żebym jednak poszedł w tę żywność, że posiadanie dużej ilości żywności zawsze się dobrze sprawdza, że ta zamożność to jest generalnie coś, co dosyć fajnie działa, więc lecimy. O kurwa, Takeda to się widzi, że nie pierdoli w tańcu, co? Przeciął mi szlak handlowy. Pytanie, czy ja go zbiję. Chyba go zbiję, mam tutaj dwa statki, więc powinienem dać radę. Rosnące niepokoje w Miyagi i atak na morski szlak handlowy. Z czego wynikają tutaj niepokoje? Niedobory żywności. Ulala, i to będzie rosło. Zwolnienie z podatku, co spowoduje? Aha, zwiększy tylko opór. Spróbujmy zatem tak. No, trzeba by coś z tą żywnością wymyślić. Tu jest atak na szlak handlowy. Warto by się tym zająć zawczasu. Jest jeden tylko statek, więc ja wezmę tylko dwa moje ciężkie statki. Spróbuję na ciebie ruszyć. Powinienem to wygrać. Jak się walczy na morzu? Ja nawet nie wiem. Przyznam bez bicia, że nawet nie wiem, jak wyglądają bitwy morskie, więc możemy sobie przy okazji zobaczyć. Czy to coś takiego jest normalne? Czy to jest... chyba normalne na to wygląda. Czy to jest jakiś bug wynikający z rozgrywki? O, śmiesznie. Takie się tutaj widzę, że są łachy takie. Chyba, że to są jakieś rodzaje, nie wiem, korali? Nie wiem. Zobaczymy bitwy morskie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak one wyglądają. Chętnie zobaczę, na czym to w ogóle polega, bitwy morskie. Bo w poprzednich szogunach, w poprzednich w ogóle mediwalach bitwy morskie były... Może poczekajmy, w ogóle bym nie chciał walczyć w śniegu, może też nie. No, dostałem mgłę w końcu, no dobra. Statki mają ostrzał, szybkość bojowa, okej. Może jakoś bliżej siebie stańcie. Okej. Aha, czyli trochę zwiększyłem szybkość. Pytanie po co tylko. Wróg schował się tutaj za tą górką. Ja mam tak, średni bunę i średni bunę dwa razy. Pytanie, czy go opływamy z dwóch stron, czy... A, może mimo wszystko z tej popłyńmy. Przyspieszmy tempo. Czy tutaj się ostrzeliwuje raczej, czy... Jaki jest zamysł tej walki morskiej? Czy tu się taranuje też kogoś? To ponoć w Romie jest więcej tego typu mechanik. Że tam te statki się taranują jakoś. Shogun był chyba w ogóle pierwszym z Total Warów, które... Ten coś spowolnił. Może dlatego, że dobył za blisko do brzegu, nie wiem. Czemu, mordo, nie strzelasz? Dobra. Dziobem może się ustaw, nie wiem, jak to działa lepiej. Chyba wygrywam. Moje bunę jest chyba silniejsze od niego. Tak? To jego buna jest jakaś taka kiepska. Chyba trochę ich rozstrzelamy. Mamy też wiatr, okej. Obydwa macie okrzyk bojowy zaktywowany, obydwa macie. O, rozbici już jesteście. O, znowu klatki gubię. Widzieliście, jak zbliżyłem się? Znacząco zgubiłem klatki. Na czym polega coś takiego? A mogę jakiś abordaż wam dać? Nie wiem. Faktycznie tam była opcja abordażu. Powinienem był testować, na czym to polega. Może faktycznie łuczniczy abordaż nie, niekoniecznie musi być najlepszy na świecie, ale to może dać szansę na przejęcie statku. Chyba tak się, jak pojawia się czarny statek Europejczyków, to chyba można go tak przechwycić. Pojmaliśmy jakąś jednostkę.
Miło z waszej strony. Je się naprawia, jeżeli się nie mylę, jednostki. Dobrze. Brak żywności mi zaczyna doskwierać. Takeda, obawiam się, że może nas tutaj ładnie poskładać. Może być jakiś problem. Tak, Metsuke. Słuchaj, to jest dobry pomysł, żebyś nazdrował miasto. Zawsze zwiększysz mi tam jakiś spokój w nim. Troszkę chociaż. Minus 6, kurde. Mimo wszystko. Dobra, to trzeba chyba trochę zmienić plany. W takim razie, na razie wrócę do Miyagi. Nie będziecie mieli attrition. I już jest pytkę. Kapłon. Dbają miasto. O, ty masz poziom w ogóle. Aha, bo ty jesteś rekrutowany w tym mieście, okej. Okay. Koszty czynności. Nawracanie postaci. Może zróbmy ciebie za nawracacza. Zachęcanie armii, zachęcanie miast. To są sztuki chi. Tu jest nawracanie postaci dopiero na drugim poziomie. Ta droga mnie nie interesuje. Ta mnie bardziej interesuje. Może na razie dajmy ci zachęcanie miast. Zawsze się do czegoś przydasz. Zawsze tam podnosisz jakieś te ich zadowolenie. Tak, zdecydowanie. Dobziu. Tutaj idzie, powinno iść wojsko jeszcze do nas, bonusowe. Dobra. Brakuje tej żywności. Brakuje bardzo. Przystań. Ty zwiększysz też dochód w jakimś tam stopniu. Nie za dużym, ale zawsze. Tutaj parcela. No ten obóz chciałem zbudować bardzo. Mogę rekrutować z nadaci. O, to będzie na drugim poziomie, ich będę mógł rekrutować od samego początku. To bym też chciał zbudować. Port wojskowy, wiecie? Pytanie, czy to ma sens? Ewentualnie pan, tego pana. No dobra. Oddajmy turę. Tego Takedy się trochę boję. Się zrobił silny. Zapomniałem o moim ninja. No to musimy przenieść wojsko tam. Nieszczęście dla innych. O, no mogę dostać honoru. No to wyślijmy pomoc. Dostaniemy honoru, daimyo. To jest chyba taka statystyka, że warto jednak mimo wszystko ją ćwiczyć. O. Fajnie, mordo. Tu jest ten ich kapłon. Ci mają całą armię za Shigaru. Troszkę lekkie jazdy Takedów mają. Dobra, dżentelmenie. Śmigaj tam. Bierzemy naszą armię. Może z wyłączeniem dwóch Ashigaru. Przejdziemy. Wow, co ja zrobię? Aha, jest dobrze armia. I tą armią spróbujemy przekierować się tu. W stronę tego zamku. Którą trasę wybierzesz? Tą. O Jezu, ja tam będę szedł 1000 lat. Dobra, Takedy. Kim wy w ogóle jesteście? Takeda niechęć. Sprzymierzeńców ty nie masz, masz wrogów tylko. Niechęć, dlaczego? Okej, okay, próby samotarzu, wróg nie jest respektowany, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, honor daj mi, ekspansja terytorialna. Okej, okay. Jesteś sprzymierzeńcem. No dobra, czyli nie za bardzo się lubimy. My horse needs exercise, so be quick about your business here. Może nie ma co. Chociaż z tym Takedą mógłbym się zwąchać, tak generalnie rzecz ujmując. To Uesugi zdobył kolejną prowincję? Na czym to polega? Tak, zdobył te prowincje. Patrzcie, Takedzie, to trochę się zamienili prowincjami. Dziwna sprawa. Nie wiem, jak za bardzo jest tutaj ugryźć. Ninja tu był, ale już go nie ma, więc tak słabo. Tutaj zarządzaj sobie panie Metsuke. Znowu będą niepokoje. No niepotrzebnie, oddajmy turę. A, stateczek miał tutaj spłynąć. Dobrze. Cały czas. Ten niedobór żywności będzie rósł. To będzie spadać.
A jak zostawiam tu jakiegoś generała? On coś zmieni? Daimyo? No, zaryzykujemy. Dobra, przebijaj się tam. Jak coś, to będziemy ich zwalniali dopiero wtedy z podatku. Tu powinni się już móc robić misi wojownicy. Do Johna Ginat? Aha! Czyli giełdy ryżu warto by się pozbyć chyba. Mimo wszystko. Tak jak pisaliście. To trochę się muszę nauczyć w takim razie tego. Widocznie nie do końca tego jeszcze rozumiem. No cóż, zdarza się i tak. Możemy rozbudować port handlowy. Tutaj do przystani. Uzen, cokolwiek nie. Tutaj się rozbudowują drogi ze stacjami. Możemy zrobić plac ćwiczeń do samurajów z naginatami, ewentualnie do Nodachi. A, ty, dżentelmenie, chyba można się naprawić. Dobra. Naprawiasz się, czy nie? Tak, teraz się naprawiasz. Tutaj sobie handlują dziarsko. Zostawmy te pieniądze. A dlaczego wy taki ruch wykonaliście, wam dałem? Aha, dałem wam taki ruch. Bez sensu, Ignacy. Bez sensu, no nic. Trochę moich błędów. Okej, opanowałem niebo i ziemię, bardzo fajnie. Tutaj się uspokoiło z tego, co widzę. Drogi ze stacjami. Niebo i ziemię, to chciałbym tutaj zbudować obóz. Tak. A szarpnijmy się na ten port wojskowy. Co mi tam? Tutaj jeszcze bym chciał... Ciebie? A my przenosimy się tutaj. Oby Takeda go nie zajął. To byłbym bardzo zadowolony. Mogę jeszcze agenta robić? Nie, nie mogę. Zniszczyłem tutaj ten budynek, tak, i to zwiększyło mi tutaj szczęście. Może targ już nie... A spróbujemy tu zrobić... Aha, i tak, tu chciałem jakieś tam do Johna Ginat zrobić, czy coś takiego. To zaraz się zastanowimy nad tym, kogo będziemy chcieli. Jako, że ja w łuczników za bardzo nie idę, to tutaj możemy sobie zrobić tych mniejszych wojowników, łuczników. Oni ponoć fajnie wyglądają, mówiliście mi, że też nie jest jakoś super. Pokonaj w boju dowolną flotę. Spoko, jakby nawet coś piraci, chętnie pokonam. O, przez tę zimę to ja będę szedł i szedł, co? Do tego Echigo. 1000 lat po prostu. No, fajna jest ta armia. 5 takich, 1 taki. Całkiem nie małe Murashigaru. Okej, to ma jakiś... Ma to jakiś sens, o tak bym powiedział. 1400 mamy. Tutaj rośnie, tu rośnie. Tutaj też rośnie, nie za mocno, ale rośnie. Tak, myślę, że zrobimy tutaj, słuchajcie, jednak ten do Naginat, czyli do... Plac ćwiczeń, tak? Dokładnie. Zatem plac ćwiczeń niech będzie. Mnicha mamy, kadzidło wymaga i nauczanie. Okej. Okay. Ojejku. Sztuki. Wyrównane pola. Idziemy w stronę żywności, bo to jest jakiś tam, widzę, że moja bolączka i powinienem nad tym popracować szybciej. O, flota usługi do pokonania, jak miło. Tutaj zresztą też, której raczej już nie pokonam. Ale tamto powinniśmy dosiadę. Siur. Sengoku Bune, trzecia poziomowa. Dobra, daj auto w takim razie. Na dno. Dostaliśmy władzę nad falami, co nam to daje? A, 2 do morali okrętów. Miło z waszej strony. Wracaj tu. Dobrze. Idziemy teraz tu. I teraz przekroczymy granicę ze strony lasów. Obawiam się, że gram za wolno. Dajcie znać, czy to jest generalnie za wolny rozwój, czy w miarę on jest akceptowalny, czy nie, bo ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Do Johna Ginat. Czyli jak zrobię plac ćwiczeń, to jeszcze muszę wyższy poziom budynku zrobić chyba. Misi wojownicy już wydają się być fajni. To jeszcze bym chciał zrobić, ale to jeszcze w niedalekiej przyszłości. Statek kupiecki. Dobra, płyń tam. Jak coś, to podłączymy cię pod tutejszy garnizon i zobaczymy, co z tym możemy zrobić dalej. Takeda coś więcej zajął.
Usługi zostały te dwie prowincje. No jeżeli się pośpieszę, to może uda się to szarpnąć jeszcze na to. Raport budowy, plac ćwiczeń i obóz. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś łatwiejszego przejścia. W Iwatę obóz i go można ulepszyć. Tak, na domek myśliwski, ok. Zbrojownia, 2 do pancerza. Dom jiu-jitsu, 2 do ataku wręcz. Koszary, uzupełnienia. Mocniejsza szarża. Wiecie co? Ja się z tym wstrzymam, więc dajcie mi znać, co powinienem, jaki według was jest jakiś tam w miarę cykl. Ja wziąłem wcześniej pod walkę, mam jednak wzięty pod... mój pancerzownik jest troszeczkę pod to zbudowany, więc dajcie znać, jaki to jest mniej więcej tryb i czy to jest sensowny pomysł, czy też nie. Tutaj zrób... Zrób mi z łuczników dwóch i dwóch z Jari, może jednego z Jari. O, to jest jakiś pomysł. Troszkę umocnimy sobie tutaj te pozycje. Chociaż ja jestem... Może tych Jari nie powinienem, a jednak z katanami. A jak już robimy w takim razie z katanami i robimy w ogóle wojsko, to może nie tu Ignacy. Chociaż tu jest tańsza ich produkcja, a w Iwate mimo wszystko. Nawet jeżeli jest tam tylko ten obóz, to chyba to jednak lepiej wyjdę na tym. Tak, spróbuj zrobić tak. Oj, dopłyniesz? Dopłynąłeś, dobrze. Pytanie, czy będzie szlak na atak na szlak handlowy? Nie wygląda na to, popłynę i dalej. Chyba przenoszą w ogóle flotę na tamten brzeg. Metsuka awansował? Okej, dobrze, miło z twojej strony. Pana tego Metsukę zrobimy chyba na zarządcę miasta, to jest do zwalczania szpiegów, nadzorowania miast. Ciebie zrobimy na jako, powiedzmy, zarządcę. Nadzorowanie armii, nadzorowanie miast, represji w prowincji. Dajmy się do nadzorowania, niech on robi mi tam spokój. A my pójdziemy na Echigo. Spróbujemy przynajmniej. Metsuka awansował. Okej, okay, oddaj turę. Przystał z tą armią, czemu ona zniknęła? What? O kurwa. To mnie ten Takeda zagiął, co? Port wojskowy w Iwate. To powiem wam szczerze, nie wiem, to ja mam teraz się rzucić na Takedę w takim razie? Wydaje się być kurde silny, ale może mieć za bardzo rozciągnięte linie w tym momencie, nie? Cholera wie, czy ja powinienem się teraz na niego rzucić, czy też nie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. To jest zrobiony trochę krótszy odcinek, więc dwa pytania do was. Jak myślicie, czy powinienem się faktycznie rzucać w tym momencie na Takedę? To po pierwsze, a po drugie, prośba tutaj z tym obozem. Ja też do końca nie wiem, który kierunek powinienem przyjąć z tym. Więc bym był wdzięczny za wszelakie porady, więc co, klasycznie nieba mi na co byście wy, a to był Shogun 2 Total War, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło, pa pa.